Witam ponownie w Cyberpunku 2077. Na początek wielkie dzięki dla nowego wspierającego na YouTubie FCB Ventura 27. Żółwik dla Ciebie. Dzięki wszystkim wspierającym na Patronie na YouTubie. Łapa, subskrypcja standardowo i lecimy, proszę Państwa, jesteśmy w obozowisku Alde Caldos. No i teraz właściwy moment, czyli nasz bazyliszek jest gotowy. I oczywiście ostatnio zakończyliśmy ten wątek z Judy. Myślę, że można jeszcze do jej tam mieszkania zajrzeć, troszkę porozmawiać. Zobaczymy, czy będą nowe wątki, ale zaczniemy sobie z takiego questa i też już powiedzmy, że taki ostatni poboczny dla pana, nie? Ach, gdybym miał więcej czasu. Co? To byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A Korpo nie zgłosił się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. No. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuje rodzinnego sądu nad tobą? Jasne, że planuje. Po prostu chce mnie dłużej podtrzymać w niepewności. Czyli po prostu spieprzają. Zawsze chciałam się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Tak jak darmowy staż w pracy, nie? Dobra. Lecimy. No i ciekawe, jak to teraz będzie. Kobiecą wersją. Bo tu jakiś... Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. Okej. Bo tu jakiś ekscesów to chyba nie będzie, nie? Nie ma opcji. No kurwa! Mam złe przeczucia. Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Gwiezdne wojny. To jest kwestia Hana Solo, no co wy? No! No i gra gitara. Zaczynamy? Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. Tu ta kurtałka. Dobra, może być. Co myślisz? Chyba inaczej sobie wyobrażałam korporacyjne pancery. Przynajmniej odkąd przestałam oglądać Braindance o wielkich mechach. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. To jest akurat niesamowite. Mistyczna jedność. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? A mogę jeszcze wysiąść? Nie. To ci ufam. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie. Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Ale jaja, nie? Po prostu tak jak myślimy, tam jedzie. Przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Spoko, nie? Spodoba ci się. Jeszcze trzeci by się przydał, żeby rzucać granaty. To dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów. Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowa? Panam,
To ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. Okej. Okay. Zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek. Miękko się prowadzi. Jasne, przelatujesz nad wszystkimi. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. W lewo! Kurde, za późno coś. Dobrze. Jeszcze nie dalej. Mogę strzelać. W prawo! No i tak to się robi. Nie no, jest wypas. Tylko najlepiej, gdybyśmy my się wpinali i też tak sterowali, nie? Ale by były jaja. Ale by były jaja. Za 50 lat świetnie. Wrócimy do tego filmiku. To teraz postrzelamy. Zatrzymaj się i aktywuję system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tam te wraki. Które? O. 10 na 10. Dobrze. Tu od jednego dobra, strzału są już definitywnie martwe. Okej, ćwiczenia skończone. Dobra, teraz uważaj. Będę się podłączać i możesz się poczuć trochę dziwnie. To znaczy? No i ciekawe teraz. Piloci Basiliska muszą być w pełni zsynchronizowani. To znaczy, że nasze systemy nerwowe będą spięte razem. Okej. To coś jakbyś zamówiła pokój z dwoma łóżkami, a dostała jedno podwójne i krótką kołdrę. Wiem dokładnie, o czym mówisz. A. Kiedyś ci opowiem. Dobra, spróbujmy. Najwyżej poznam cię trochę bliżej niż planowałam. Okej. Okay. Na początku trudno się przyzwyczaić. To tak jak sprzężenia zwrotne. Sensoryka się nakłada. Podczas walki pewnie przychodzi to naturalnie. Mhm. Dobra, to teraz... A, i widzicie, od razu jest... Znaleźli od razu jest to. Co z obozem. Dorafeni! Cała banda nie odpuszczą! Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość, Sol! To załatw ich, a potem rusz tu dupę i przydaj się na coś! Jedziemy od razu do obozu! Musimy pomóc naszym! Zaraz będziemy na miejscu. Luta! Okej, widzę pana. To trochę się zdziwię. No i widzicie, tutaj nawet nie było opcji na jakiś. Coś tam, coś tam. Tu sporo ich, nie? Ja teraz strzelam czy prowadzę? Chyba strzelam. No to tyle z przejażdżki. Co jest? Co jest? Ała. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol.
Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem, ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej. No. Okej, no to... wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak. Na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Co jest? Co jest? Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? Idę. Pani kapitan. Nie no, panam tu daje radę. Interesujący dzień. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Kurwa. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i... rozpierdolił ich w drogę. Możesz liczyć na Aldecaldos. Zawsze. Dobrze wiedzieć. No to furtka odblokowana. Tym samym. Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Wtedy wziąłem piwo, to niech będzie lemoniada. Może być lemoniada. Twój wybór. Nie, ale bieda. Za szczęśliwe zakończenia. No to co teraz, szefowo? Nie mam pojęcia, serio, najmniejszego. Solo okazał się w porządku. Jak żyć? Będę improwizować. Wi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panam, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Ja podążam ścieżką... Nie powiem ci jeszcze. Ale jestem z korpo. To wszystko nie jest takie proste. Albo chcesz, albo nie chcesz. Co tu nie jest proste? Właśnie to jest akurat dobre. To, czego chcę, nie ma w tym momencie znaczenia. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Może jak przeniesiecie obóz, to... To się obudzę. Ale z tym łebem jest niedobrze, nie? Ojojoj. Vi? Panam? Ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Gdzie my jesteśmy? Straciłaś przytomność. Nie było z tobą kontaktu, zabraliśmy cię z nami. Gdzie? Przenieśliśmy obóz, jest bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą. O, Vi. Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynęłaś na wiele godzin. Co ci jest? No mam takiego fajnego pana w głowie. Miły jest. Sympatyczny. Vi, mów do mnie.
Jest coraz gorzej, z każdym dniem to się pogłębia. Wij spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Jeśli ci powiem prawdę... Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Wij weź nie pierdol i mów, co jest grane, bo się martwię. Kojarzysz Johnny'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? Właśnie w tym rzecz. Johnny żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? No to jest dobre, nie? Metafora. No nie, no naprawdę, nie uwierzysz. To długa historia. Wzięłam zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt osobowości Silverhanda. Pierdolisz. On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz. Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Ale jest ciekawie. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Jest już o wiele lepiej. Dzięki za pomoc. Cieszę się. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Aldecaldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. No i fajosko, nie? Fajosko. To gdzie teraz? Odprowadzić cię? No miło, nie? Też ten wątek. Nawet jak byłem opryskliwy, to tak. Rzeczywiście, tu jesteście bezpieczni. Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Więc będzie furtka w finale, nie? I ten finał też podobno się zmieni, jak jesteśmy z Judy, więc... No, pokażę wam, nie? Jak to będzie wyglądało. Może w skrócie, może w całości, dajcie znać. Bo te wszystkie zmienione finały wam właśnie ale przedstawię. Ale wiesz, to wszystko tutaj... To tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. No... Jeden plan jest. Powinien wypalić. Vi, wracając do naszej rozmowy... Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale... Serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktów osobowości. Dlatego chciałaś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dam sobie radę, nie martw się. I powodzenia w nowym obozie. Dzięki. Trzymaj się, panom. No i tyle.
Tak to wygląda bez opcji romansowej. No i spoko, fajnie, miło, wszystko się skończyło. Nie mam optyki, czy co? O, cyberdeczek, tu sobie wrzucimy. Wypalenie synaps. I zwarcie, o. Dobra. Wszystko jest. Tylko na razie nie mam optyki chyba jeszcze. No więc tak, teraz mamy się spotkać z Takemurą, albo proszę państwa, bym poszedł jeszcze do Judy właśnie zobaczyć, te wrażenia ekstremalne, to one się nie zmieniają, ten Bill też nie. O, zadzwonimy do Elizabeth Perales, dobra. Mam już pewien obraz tego, co się stało z Rainem. Doskonale. Przyjedź proszę do naszego mieszkania, dobrze? Nie chcę tego omawiać przez telefon. Czekamy. Dobra. To teraz tak, udamy się do mieszkania Peralezów. To będzie tutaj i później jeszcze z Judy pogadamy. I te wątki chcieliście w całości, dlaczego nie? Też żeby mieć przypomnienie tamtych wydarzeń, żeby był ciąg przyczynowo-skutkowy, a nie tak wbijamy na koniec, więc żaden problem, ja też chętnie to zobaczę. Może będą jakieś inne opcje do wyboru. Może będą też może w innym momencie te questy robione, nie? Bo mamy, powiedzmy, takie połowę Rivera zrobioną. To też może mieć jakiś tam wpływ, zobaczymy. O kurde, ale się buja tym. I tak to bardzo, bardzo rzadko tym jeździłem. To jest śmieszne, jak wychodzimy. To samochód może się rozwalić, ale my nie. My nie. Nam nic się nie stanie. Zapraszam na górę. Dzięki. Ale ten quest z Peralezami to jest fantastyczna sprawa. Idealny pod cyberpunka. Na jednej się nie skończy, ale dawaj. Nic im nie mów, nie da się w to wciągnąć. Ta sprawa nie ma dna. Wchłonie cię, jak nie będziesz ostrożna. Jak nic nie powiem, to tyle samo mi zapłacą. Obejdziemy się. Ty nie musisz nic jeść. Rób jak uważasz. Ja tu przecież kurwa nie mam nic do powiedzenia. Jeszcze będziesz zainteresowany, Johnny. Spokojnie. Witaj. Zapraszam do środka. Rozgość się. Jefferson dołączy do nas niebawem. I zobaczcie, już te ekrany są, nie? Może jakaś korpogadka będzie? Zawsze coś. Proszę, siadaj. Dziękuję. Idzie. Dobrze cię widzieć, Vi. Elizabeth mówiła mi, że masz już do nas odpowiedzi. Słucham zatem. Ta sprawa ma za dużo wątków, za dużo znaków zapytania. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Ale na pewno masz jakieś zdanie na ten temat. Jeff, słuchaj tego, co ukryte między słowami. Sprawa jest skomplikowana? Śmierć we własnym domu w wyniku awarii serca skomplikowana nie jest. Czyli mieliśmy rację. Tak. Takie potwierdzenie mi wystarczy. Musimy być ostrożni. Bardzo ostrożni. To właśnie chce nam powiedzieć Vi. Dziękujemy za pomoc. A, jeszcze honorarium. Uważajcie na siebie.
11 koła. Witaj. No tu jest na co uważać. Oj, jest. A czy ja mogę z nią porozmawiać teraz? Nie. Kurde, bo to już się dzieje, nie? To o czym wiemy. Może właśnie jakieś takie przesłanki będą wcześniej widoczne, zobaczymy. Na razie jest taka krótka pogadanka. No i mógłbym już teraz albo do Rivera, albo właśnie do Judy. Myślę, że do Judy jeszcze polecimy pogadać. A Rivera już na następny raz. Wysoki wieżowiec, 25 pięter, nie? Do nich, a jeszcze wyżej może być. O, jest ta pasja. Pasja to jest dopiero dobre. Więc tak, czerwony wieżdż. Aha, tutaj w sumie jeszcze nie mam od Rivera. Nie, od Rivera jeszcze nie mam questa. No to idziemy. Tak poza zadaniami idziemy do domu Judy. To tam się widzimy. Okej, okay, podobno mam tutaj wpadać kiedy chcę. No to czemu nie? Panie! Panie! Pod moją chatą! Panie! No dobra, no. I tak już nic z tego Night City nie będzie. Jest Judy. Nowości braindance'owe. Właśnie myślałam o tobie. I zanim zapytasz, tak, to były same dobre rzeczy. A zanim zapomnę, odezwała się do mnie jakaś babka, Elizabeth. Ma zlecenie dla kogoś, kto zna się na braindance'ach. Dała mi namiary na ciebie. Dzięki, że o mnie pomyślałaś, Judy. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że laska dobrze zapłaci. Ta sprawa śmierdzi jak ścieki z Pacyfiki. Udało ci się ją rozwiązać? Te. Powiedzmy. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym stara bieda. Lepiej mów, co u ciebie. Chciałabym spędzać z tobą więcej czasu. To słabe, że ciągle gdzieś gonię i tak mało się widujemy. Dla mnie liczy się jakość. Poza tym wierzę, że w końcu pozałatwiasz wszystkie swoje sprawy i wyjedziemy stąd razem. No kurde, fajnie. Też w to wierzę. Ta myśl mnie uspokaja. A mnie właśnie rozpiera. Dawno nie czułam w sobie takiej siły. Powinno się udać, nie? Dalej myślisz o tym, żeby wyjechać z Night City? Tak, kiedyś to zrobię. Ale na razie jest coś, co mnie tu trzyma. Pogadajmy jeszcze trochę, zanim znowu będę musiała gdzieś biec. No pewnie. Jak tam twoje braindance'y? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Zależy, co dla ciebie jest ciekawe. Porno? Jak to się właściwie stało, że zajęłaś się tym tematem? Zawsze miałam smykałkę techniczną, od dziecka. A kiedy obejrzałam mój pierwszy braindance, pomyślałam, że na pewno da się go wyedytować lepiej. Więc spróbowałam. I faktycznie, dało się lepiej. I to dużo. W sumie to wszystko mnie ciekawi. Zazwyczaj myślę o braindance'ach w bardzo utylitarny sposób. Sprawdzasz tylko, kto zabił kogo i czym? Tak, powiedzmy. Ty inaczej do tego podchodzisz, wiem. Dlaczego właściwie zajmujesz się pornosami? No to chyba oczywiste, bo to się sprzedaje. No jasne, ale myślałam, że komuś takiemu jak ty będzie przeszkadzało to całe uprzedmiotowienie. Uprzedmiotowienie? To nie w moich nagraniach. Moi aktorzy mają z tego frajdę. I właśnie dlatego wszyscy chcą to oglądać. Emocji nie oszukasz. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. A co tam u Moksów? A Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? Nie, co ty. Ja się znam na braindance'ach i do tego się nadaję.
Nie potrafię zarządzać ludźmi i nawet bym nie chciała. Dlaczego w ogóle dołączyłaś do tego gangu? Wydawało mi się, że Suzy i reszta naprawdę coś zmienią w tym mieście. Wierzyłam im. I co? Nic nie zmienili? Nie no, tego nie mogę powiedzieć. Życie paru osób naprawdę się poprawiło dzięki nim. W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Val. Nie mam już. No to tyle, nie? Ciekawe, że nie ma takiego zakończenia, no ale spoko. Proszę, proszę. Kolekcja Bushido w wersji Braindance. Pierwsze trzy są dzisiaj bardzo rzadkie. Ty, Johnny, tak się nie popisuj, że znasz. No dobrze, no to do zobaczenia, Judy. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Może już Takemuro bym się spotkał. A czemu nie, nie? Troszkę fabułkę nadgonimy, tam się odezwie River, odezwią się Peralezowie. Ale tutaj już te główne questy Judy Panam mamy za sobą, także no nieuchronnie będziemy tak czy tak tutaj kierować się do zakończenia, bo Pacyfika już poszła. Jeszcze Takemura i ten cały wątek z Hanako, także wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce pod każdym odcinkiem, subskrypcji, jeśli ktoś czeka na kolejne materiały z Cyberpunka i też innych gier. No i kto dotrwał do końca, niech napisze Bread Gens. Zobaczymy, jak napiszecie. Do następnego.